Dobra. Oni idą, zaczynamy. Przyjęcie wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 955. Pierwsze czytanie referuje pan dyrektor Jan Żodło. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rada, przedkładam taką projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały był dość długo tworzony, jego historia liczy więcej niż rok. Ja już o tym też mówiłem na komisjach, ale przypomnę, że w ubiegłym roku w czerwcu zostały powołane takie zespoły branżowe, w których udział brali przedstawiciele organizacji pozarządowych. Generalnie zrobił się taki bardzo ogólny nazwą do tych zespołów. Każda organizacja pozarządowa, która była zainteresowana w tworzeniu tego projektu, mogła w tych zespołach branżowych brać udział. W sumie mieliśmy w tych zespołach 33 organizacje pozarządowe reprezentowane. Oprócz tego 9 wydziałów w Urzędzie Miasta Krakowa, 2 jednostki organizacyjne. Te osoby były skupione w 8 zespołach branżowych, które zajmowały się poszczególnymi obszarami funkcjonowania miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ja tylko przypomnę, to był zespół do spraw kultury, do spraw edukacji, do spraw ochrony środowiska, do spraw rozwoju gospodarczego, do spraw rekreacji, sportu i turystyki, do spraw społeczeństwa obywatelskiego, do spraw zdrowia i niepełnosprawnych, zespół do spraw wykluczenia. I tymi zespołami branżowymi koordynował zespół koordynacyjny. W sumie w wyniku wielu działań, właściwie zespołów roboczych, prac, materiałów, wersji, które były przygotowywane, również konsultacji wewnątrzurzędowych między poszczególnymi wydziałami, które też trwały kilka miesięcy, udało nam się stworzyć ten projekt, który oczywiście nie jest może jakimś idealnym dokumentem, a więc jest ważnym dokumentem, jeżeli chodzi o obszar współpracy miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi. W tym dokumencie zawarliśmy takie 3 kluczowe obszary. Mianowicie obszar taki zadań systemowych, które chcielibyśmy razem z organizacjami pozarządowymi realizować. W tej pierwszej części tego projektu wpisaliśmy w tych zadaniach systemowych dość szczegółowy harmonogram działań, które chcielibyśmy w ciągu tych 3, a właściwie 2 lata i 2 miesiące zrealizować. Wyprzedzającą tutaj też dyskusję na komisjach mówiących o pewnych brakach w tym materiale czy w tym programie, że pewne obszary nie są zaznaczone czy podkreślone, no chcę powiedzieć, że właśnie w tym programie wieloletnim zapisaliśmy sobie pewne działania mające na celu właśnie poszerzenie bazy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednym z takich ważnych zadań, które wpisaliśmy w tym programie, to są kwestie związane właśnie z analizą zadań publicznych, które mogłyby być w mieście Krakowie właśnie realizowane przy udziale organizacji pozarządowych. Ja nie będę tutaj Państwu szczegółowo o tych zadaniach mówił, ponieważ Państwo macie to w dokumencie. Druga część to są zadania obszaru merytorycznych, zadania priorytetowe, które zakładamy sobie do realizacji. Przy czym takim elementem wykonawczym tej drugiej części, tych zadań priorytetowych, to będą roczne programy współpracy, ponieważ uchwalenie programu wieloletniego jakby nie zamyka konieczności, no tak mamy opinię prawną, że obok programu wieloletniego Rada powinna również uchwalać roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. W związku z czym w rocznych programach współpracy będą zawarte te segmenty finansowe, których w tym programie wieloletnim po prostu nie ma. Trzeci bardzo ważny element to jest kwestia dotycząca uregulowań związanych z funkcjonowaniem, metodą czy sposobem, czy formami współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Poczynając od kwestii konkursu ofert i zasad powołania komisji konkursowych, w ogóle organizacji przeprowadzania tych konkursów ofert, kwestii starania się o założenie jakieś zadania w trybie artykułu 19 ustawy o pożytku, pociągności pożytku publicznego. Również kwestie dotyczące współdziałania dzielnic w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również Komisje Dialogu Obywatelskiego, które już funkcjonują, tu zostały w sposób wyraźnie opisane. To też jest takie kompendium wiedzy dla organizacji pozarządowych, jakie formy, jaka działalność w tym obszarze może funkcjonować. To tyle. Szanowni Państwo, ja sądzę, że będzie okazja przy naszej dyskusji te rzeczy tutaj się pytania wyjaśnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Dominik Mieszka. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na początek krótka chwila satysfakcji, że po prawie dwóch latach mówiłem o komisji. Wreszcie użyliśmy wieloletni program współpracy gminy miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. Dwa lata zajęło przygotowanie tego dokumentu, ale niemniej cieszymy się, że w końcu on jest. Projekt tej uchwały wpłynął 25 września, gdy Komisja do spraw organizacji pozarządowej nie mogła się z nim zapoznać, ponieważ akurat wtedy było posiedzenie, godzinę przed posiedzeniem przekładanie projektów, to jest dalej kontynuowanie tego złego zwyczaju, który niestety w Krakowie jest. W związku z tym będziemy go analizować i będziemy go omawiać na komisji w najbliższy poniedziałek. Są liczne zastrzeżenia do tego projektu. Mi się wydaje, że bez poprawki z strony komisji się nie obejdzie. W związku z tym prosiłbym pana przewodniczącego o wyznaczenie trochę dłuższego terminu poprawki. Znaczy do piątku. Chodzi o to, aby nie przesuwać terminu drugiego czytania, niemniej jednak dać też dodatkowe dwa dni po tym posiedzeniu komisji na sformułowanie poprawki. Między innymi zastrzeżenia, też mogę na wstępie powiedzieć, budzi bardzo mała możliwość oddziaływania Rady na kwestie Rady Miasta Krakowa, na te kwestie związane z współpracą z organizacjami pozarządowymi. Ale musimy jeszcze na to dokładnie sformułować nasze postulaty i przekuć je poprawkę. W związku z czym prosiłbym o wyznaczenie do terminu tak, aby do piątku było można składać poprawki. Dobrze. Czy ktoś z pan radny chciałby zadać bardzo proszę? Szanowny panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni państwo, mnie też zaskakuje to, że w tej materiale dotyczącym dialogu i współpracy z komisji i z organizacjami pozarządowymi nie ma w ogóle nic powiedziane, znaczy jest niewiele powiedziane, tak może być bardziej precyzyjne, o współpracy z Radą Miasta. Jest potraktowane to bardzo marginesowo, natomiast dla mnie też jest może pewna niezręczność w programie, że mówi się o komisjach dialogu obywatelskiego, a komisja może to nazwać trochę inaczej, bo jest komisja do spraw ustroju i dialogu, więc w związku z tym no jest to jakieś takie troszeczkę wprowadzanie w błąd tego, kto czyta, o jakiego komisję chodzi. Wydaje mi się, że skoro tutaj jest mowa o komisjach współpracujących w różnych dziedzinach pracy urzędu, a to edukacja, a to transport, a to sport, to w związku z tym tutaj też powinny być odniesienia do odpowiednich analogicznych komisji Rady Miasta. I bardzo bym też prosiła, aby ten dokument został wyczyszczony z błędów stylistycznych, bo skoro on powstawał dwa lata, to troszeczkę jest buta, żeby składać poprawki pod tytułem tu M, usunąć tu
stwierdzenie. Ja odczytam Państwu jedno stwierdzenie, które mi się bardzo nie podoba. W zakresie wdrażania osób niepełnosprawnych na rynek pracy. To jest żargon po prostu, więc w związku z tym bardzo proszę, żeby wnioskodawcy także na tym się dopowiedzieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać? Bardzo proszę, Paweł Wejczyk, proszę bardzo. Paweł Wejczyk, bardzo proszę. Paweł. Bardzo proszę, Pan Paweł. Panie Przewodniczący, ja chciałem tutaj wygłosić komentarz, który już ogłosiłem na Komisji Budżetowej, tutaj powtórzę. Mianowicie bardzo źle się stało, że w takim dokumencie nie znalazła miejsca współpraca ze środowiskami akademickimi Krakowa. Ja przejrzałem sobie rejestr organizacji samorządowych, które działają w Krakowie, w Małopolsce. Spora część tych organizacji, gdzieś tak 1/7, to są nasze organizacje, które są związane z uczelniami wyższymi, może nawet trochę więcej niż 1/7. Są to organizacje studenckie, na ogół realizujące pewne konkretne cele kulturalne, czy też działające na rzecz środowiska studenckiego. To są liczne fundacje. To jest bardzo popularne narzędzie uczelni wyższych, znaczy tworzenie fundacji po to, żeby realizować pewną współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Na ogół to dotyczy realizacji pewnych studiów, czy staży, czy praktyk skierowanych właśnie do biznesu, do innych podmiotów. To są również fundacje, które zajmują się rozwiązywaniem pewnych problemów życiowych, zatrudnionej kadry. Wreszcie są też w tych organizacji pozarządowych liczne stowarzyszenia. Każda krakowska uczelnia posiada swoje stowarzyszenie absolwentów. Także jest dużo tych organizacji pozarządowych, które działają wokół uczelni. Różna jest aktywność tych organizacji. No i w tym dokumencie nie ma nic na temat współpracy z tymi organizacjami. Oczywiście to nie jest tylko winą miasta, że takiej współpracy nie ma. Na pewno można też tutaj argumentować, że winne są same te stowarzyszenia, winne być może są uczelnie. No, niemniej jednak, jeżeli analizujemy ten dokument, tych zmian się nie da wprowadzić jeszcze w tym dokumencie. Natomiast jeżeli analizujemy ten dokument, no to trzeba też tutaj pomyśleć, jak w przyszłości, może za rok, może za 2 lata, stworzyć pewną tej strategię współpracy z organizacjami pozarządowymi, które działają wokół uczelni. To jest ważne, dlatego że logika tego dokumentu, tego działania, które tutaj dyskutujemy, jest takie, żeby we współpracy z miastem te organizacje pozarządowe wyręczały miasto w pewnych zadaniach. Czy to pomagały, czy realizacji pewnych zadań, albo brały wykonanie tych zadań na siebie. No i sporo takich rzeczy mogą zrobić organizacje pozarządowe, które działają wokół uczelni. W szczególności dotyczy to zagospodarowania obszarów wokół kampusów akademickich. Tam jest duża właśnie aktywność tego typu organizacji i bardzo słaba, bardzo zerowa współpraca z miastem. Także no, w interesie miasta to się powinno w przyszłości zmienić. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Ściwiacki.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, ja powiem, przyznam się szczerze, że dosyć pobieżnie przyjrzałem ten dokument. Natomiast chciałem się zwrócić do Pana z taką inicjatywą, jak to jest projekt za interpelację na poprzednią sesję, która była składana, i czekam na odpowiedzi. Natomiast jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli nie będzie, to oczywiście postaram się taką poprawkę złożyć, żebyście Państwo też uwzględnili w tych dokumentach różne organizacje, które w Krakowie uważam, że dosyć mocno są reprezentowane. Chodzi o stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe związane z propagowaniem rozwiązań komunikacyjnych. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to są sprawy rowerzystów. To znaczy mamy powołany zespół, właściwie dwa zespoły do spraw polityki rowerowej, do spraw audytu. Te zespoły dosyć w sumie rzadko się spotykają. Wydaje mi się, że w poprzednich latach one nawet lepiej zaczynają do spraw polityki rowerowej, to wcześniej nie było, natomiast te wcześniejsze spotkania miały trochę lepszy charakter, bo tam rzeczywiście te stowarzyszenia reprezentujące to środowisko były lepiej, znaczy były w większym stopniu reprezentowane. Natomiast chodzi też o to, żebyśmy mogli też te organizacje w jakiś sposób ten program włączyć. Jak Państwo wiecie, w listopadzie 2007 roku została powołana sekcja związana z organizacją polityki rowerowej w tym mieście, jest powołany oficer rowerowy. Wracając do tej interpelacji, którą dołożyłem, również tam jest mowa o tym, że w Krakowie była możliwość również powołania takiej osoby. Ja już rozpomijam kwestię tego, czy to będzie osoba zatrudniona przez magistrat w strukturach ZIKIT-u, czy to będzie osoba, która będzie pełniła tą funkcję społecznie, ale z moich informacji wynika, że byłyby osoby, które mogłyby pełnić tą funkcję społecznie, byłyby zainteresowane w tych środowisk, żeby współpracować przy prezydencie w ramach tych projektów. I wydaje mi się, że jest to też kluczowe, żeby w takich programach też uwzględnić takie rzeczy. Tym bardziej, że tak jak mówię, to środowisko jest coraz liczniejsze. Te postulaty są też stosunkowo ważne z punktu widzenia rozwoju komunikacji w Krakowie. I dobrze by było, jeśli można by było też w tym momencie takie informacje zawrzeć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę Pana Dyrektora. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rado. Z okazji zapytania Państwa Radnych, po pierwsze, jeśli chodzi o termin złożenia tego projektu, no to chcę powiedzieć, że termin jest ustawowy, tak jak to mówi statutowy właściwie, 2 tygodnie przed pierwszą sesją składa się projektu uchwał. Więc w tym sensie projekty uchwał wpłynęły we wtorek do biura Rady. Oczywiście, szanowni Państwo, no można było, jak mimo wtorek, to można było ustalić porządek na tam kolejną jakąś sesję, nie tą najbliższą sobie statutem, no ale z kolei też ważne, że na ten program czekają organizacje pozarządowe, które, jak sam Pan Radny powiedział, dość długo to rzeczywiście trwało, przyznaję, długo wreszcie nam się udało ten projekt sfinalizować. Co do braku współpracy z Radą Miasta. Szanowni Państwo, oczywiście to jest projekt, który otrzymujecie Państwo do dyskusji. Jeśli Państwo uznajecie, że tam są jakieś elementy, których nie ma w tym projekcie, to możecie Państwo na poprawkę dopisać pewne rzeczy, które tutaj powinny zanim Państwa się znaleźć. Ja tylko chcę jakby przypomnieć, że obszary, które regulują kwestie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi są zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i w artykule 4 jest tam takich 33 różnych obszarów, w których miasto, gmina może, powinna współpracować z organizacjami pozarządowymi. Tu jest temat otwarty. Również jeśli chodzi o środowisko akademickie. To jest pierwszy jakby projekt. My chcemy tutaj w ramach tego programu wypracować pewne nowe rozwiązania i być może kolejnym programie 3-letnim, który mam nadzieję będzie podjęty, czy 5-letni, bo ustawa daje możliwości programu dłuższego. Te obszary, które dzisiaj, jak Państwo widzicie, może są niedocenione z różnych powodów, to co mówił Pan Radny, również takiego braku zaangażowania przez organizacje, które w tym obszarze działają i jakoś w tej sprawie się to nie zaangażowało.
Jeśli chodzi o nazewnictwo Komisji Dialogu Obywatelskiego, no to jest ten problem, ponieważ wcześniej to się nazywały Komisja Dialogu Społecznego. Taka była nazwa, jak to się uruchamiało. Później się okazało, że Komisja Dialogu Społecznego już funkcjonuje w mieście, że się nie myliło to z dialogiem społecznym, zaproponowały całe organizacje pozarządowe, żeby nazwać to Komisją Dialogu Obywatelskiego. Jeżeli Państwo uznacie, że możemy jeszcze jakąś inną, lepszą nazwę dla tej komisji znaleźć, to oczywiście ja najbardziej nie widzę problemów, ale tak to się załóżmy już ukształtowało, że to funkcjonują te komisje dialogu obywatelskiego, ale już na dzisiaj mamy takie trzy komisje, które funkcjonują w mieście. Co do kwestii dotyczących błędów statystycznych, bardzo proszę, oczywiście ten dokument był wielokrotnie czytany, sprawdzany. Jeżeli gdzieś są jakieś tego typu błędy, to oczywiście jak najbardziej jeszcze raz to przeglądniemy, ale jeśli Państwo macie jakieś uwagi konkretne, to bardzo prosimy to o zgłoszenie. Co do kwestii rozwoju i transportu, to tu też mam pewien dylemat, bo sam temat transport w tym obszarze współpracy nie występuje. W związku z czym należy się zastanowić, czy to będzie jako kultura fizyczna, czy jako turystyka, czy jeszcze jakiś inny obszar, w którym możemy pasować w te działania, które, o których mówi ustawa o działalności pożytku publicznego. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Stanisław Ziemna. Szanowni Państwo, ja tytułem jakby wyjaśnienia, dlaczego Komisja Rodziny Polityki Społecznej nie opiniowała tego programu. Więc parę zdań. Po pierwsze, to jest program wieloletni, którego dotąd nie było i on, taki program nie jest ustawowo, nie jest obowiązkiem ustawowym dla gminy. Dyskutowaliśmy dość długo na Komisji Budżetowej też. Komisja Budżetowa też nie opiniowała tego programu. W moim odczuciu, żeby nikogo nie urazić, jest to spis po prostu życzeń, które, może nie życzeń, może nawet potrzeb, które są w gminie, w każdej gminie potrzebne. Natomiast sama sprawa traktowania poważnie, mówię to z samą odpowiedzialnością, organizacji pozarządowych jest problemem nadrzędnym, pierwszym. A tak się w Krakowie nie dzieje. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że tych organizacji jest za dużo, bo jest. Ale powtórzę się, w tym normalnym świecie organizacje pozarządowe wypełniają obowiązki dużo taniej i dużo lepiej za gminę, za państwo, prowadzą szpitale, prowadzą ochronki, hospicja, inne zadania wypełniają, które są dla gminy. Tutaj oczywiście ten program nie zawiera kwot na dane kierunki, no bo to jest wieloletni, ale też z drugiej strony jest to ułomność, bo jeżeli tak jak pani radna ambasada wczoraj na Komisji Budżetowej była uprzejma powiedzieć, no co z tego, że ogłaszamy konkurs na jedno i drugie, trzecie zadanie, jak potem jest bida w gminie i zabiera się pieniążki i nie wypełnia się, znaczy organizacje pozarządowe nie wypełniają obowiązków, a robią dokumenty swoimi małymi środkami. No więc może zacznijmy od tego, co w naszym mieście i kto powinien wypełniać obowiązki gminy, zadania gminy, przepraszam, zadania gminy przez te organizacje i zlećmy im, ale też bądźmy w tym wszystkim poważni. W tym programie, no, tu nie można czemuś zaprzeczyć, że coś nie jest potrzebne. Tylko niech ktoś będzie się odważnie powie, czy to jest realne. Oczywiście jest to na dużym stopniu ogólności, no bo no, taki jest program. Ja wobec
przyjęcia takiego programu na pewno się wstrzymam. Poprawiać to. No nie wiem, to musiało być inną koncepcję, inne spojrzenie na, już nie mówiąc o tym, co powiedział pan radny Węgrzyn, pewne obszary, instytucje, uczelnie same z siebie wypełniają zadania gminy, tworząc żłobki, a gmina do ziemi, bo może to jeszcze im opóźnia przeszkadza. Może nie dosłownie przeszkadza, ale na pewno nie pomaga. No, ludzie, albo jesteśmy poważni, albo no nie, no, pewnie taki program powinien być, ale czy taki? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę, czy Pan Dyrektor? Chciałby zabrać, czy nie? Bardzo proszę, jedno. Jedno zdanie, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pan Prezydent, co prawda, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy, że oczywiście projekt był konsultowany z organizacją pozarządową. Dzisiaj przez 3 tygodnie na stronie internetowej, 10 czerwca i wszyscy zainteresowani i organizacje pozarządowe, czy inne osoby mogły się z tym zapoznać przed trafem na posiedzenie Rady Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze Pan Paweł Węgrzyn. Panie Przewodniczący, przepraszam jeszcze. Włączam się do dyskusji, no ale po wypowiedzi Pana Dyrektora. Bo właśnie chodzi o zmianę i na chwilę za tym już tutaj prezentuje Pan Dyrektor. Pan Dyrektor, z całym szacunkiem, ale to naprawdę jest zasadnicza sprawa. Otóż Pan Dyrektor, przynajmniej takie wrażenie ja wnoszę, podchodzi do tego tak, mianowicie miasto ma do wydania ileś pieniędzy na organizacje pozarządowe. To z tego stworzy jakiś taki program, gdzie zrobimy ileś konkursów na granty i nikt organizacje się po te granty zgłasza. No? Te, które będą mieć fajne pomysły, to damy im te granty. Oczywiście można to robić w ten sposób, tylko to jest bardzo mało efektywne i sprowadza to się do rozpraszania środków publicznych. Natomiast to, co mówi Pan Radny Zięba, Pani Radna Basara, to też, co ja tutaj starałem się przedstawić, to chodzi o zupełnie inną filozofię. Mianowicie przeanalizujmy, jakie zadania, które są obowiązkiem gminy, mogą być przejęte przez organizacje pozarządowe. Do tych zadań należą żłobki, należą przedszkola. Tutaj właśnie miałem na myśli środowiska akademickie, bo one bardzo mocno się zastanawiają, żeby wraz z innymi podmiotami, prawda, z dużymi korporacjami, które są w strefach i tak dalej, i tak dalej, jak prawda, tutaj wyjść naprzeciw swoim pracownikom, studentom i tak dalej. Czyli żłobki, przedszkola, rozwój infrastruktury, wydarzenia kulturalne i tak dalej, i tak dalej. To z tego powinniśmy przeanalizować, jaki jest potencjał tych organizacji pozarządowych, jakie są te dotyczące organizacje i jaka część tych zadań może być przejęta przez te organizacje i stworzyć taką strategię, żeby ta współpraca była jak najskuteczniejsza. Czyli żeby właśnie usuwać różne przeszkody dla tych organizacji, które chcą w dużej skali właśnie przejmować realizację części zadań gminy. Czyli w tej filozofii, o którą tutaj chodzi, jest potrzebna większa aktywność gminy i spojrzenie na to z zupełnie innej strony. Nie po, że my, że tak powiem, damy pieniądze organizacjom pozarządowym, tylko my spróbujemy stworzyć takie ramy współpracy z tymi organizacjami pozarządowymi, żeby jak najwięcej zadań miasta wypchnąć w tą sferę. Także tutaj chodzi o zupełnie odwrotną filozofię. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Panie Dyrektorze. Panie Dyrektorze, zapraszam. Proszę odpowiedzieć. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent Sokarza, to co się cieszę z tego głosu Pana Radnego, bo to nie jest moja filozofia, to się cieszę, że Pan Radny mnie się zrozumiał.
Ja też mam takie wrażenie, że też ten projekt może nie był zbyt wnikliwie czytany. Bo jeżeli mówimy o tym, o czym wspomniał pan radny, to ja chcę przypomnieć, że właśnie w tym projekcie wieloletnim na stronie drugiej, w celach szczegółowych, jest taki zapis: podniesienie poziomu integracji i współpracy między organizacjami pozarządowymi a gminą miejską Kraków poprzez uruchomienie nowych przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej, przekazywanie do realizacji organizacjom pozarządowym zadań publicznych realizowanych obecnie przez jednostki publiczne. To po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, jest napisane w tym projekcie, w którym państwo dzisiaj analizujecie, taki na stronie 24, lista produktów. Czyli ten program ma swój opis, ma swoje wskaźniki, ma swoje rezultaty, ma swoje produkty. To nie jest coś napisane na kolanie, szanowni państwo, tylko naprawdę dokument, który, na który się pochylało wiele osób, odbyło się wiele dyskusji, czasem różnic związanych z interesem organizacji pozarządowej, a być może miasta, ale udało nam się tutaj wypracować ten kompromis, który będzie bardzo rozsądny, który wróży temu, że jeśli ten dokument przyjmiemy, to będzie on rzeczywiście stworzyć właściwe pozwolenie pod współpracę, właśnie pod tym akcentem, że organizacja ma nam służyć między innymi, a przede wszystkim na to, żeby realizować zadania gminne, nasze zadania gminne, tanie, efektywnie, po prostu. I państwo na tym 24 produkcie, tam jest takich 10 produktów, które ten mam otrzymać. I w pozycji, szanowni państwo, siódme jest tak: wykaz zadań publicznych realizowanych przez jednostki publiczne pod kątem możliwości przekazania do realizacji pod organizacją pozarządową. To jest trudny temat, bo jak my dyskutujemy go w urzędzie z poszczególnymi jednostkami, to czasem takie właśnie przyzwyczajenie. To zawsze robi urząd. Zobaczmy tą organizację pozarządową. Chcemy trochę go przełamać. Chcemy wewnątrz urzędu, ale również we współpracy z organizacjami pozarządowymi, przełamać taki schemat myślenia, że to urząd robił, czy miasta gmina to robiła, a ona robiła najlepiej, a organizacja pozarządowa nie potrzebna. I tu w tym programie trzyletnim to zostało założone. Te produkty właśnie, ten nacisk na tego typu zadania. Także bardzo proszę państwa, aby do tego również pod tym kątem też to tak przeanalizować. To nie jest coś takiego, że to jest jakiś ten program wymyślony i właściwie to nie wiadomo po co. Nie. Wiadomo po co. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze pani prezydent zaprosi? Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Ja w pełni podzielam pogląd tych Państwa radnych, którzy mówili o konieczności takiej rzetelnej współpracy z organizacjami pozarządowymi przy okazywaniu zadań. Ale też chcę powiedzieć, że w Krakowie bardzo wiele na przestrzeni ostatnich lat w tym kierunku się robi. Dlatego, bo opieka społeczna, jeżeli Państwo przyjrzeli się, jak moc znakomicie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, to jest model rozwiązania. Myślę, że nie ma wielu miastach technologicznego rozwiązania. Także chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że nie zgadzam się z panem radnym firmą, o którym mówi, że my tego nie robimy. Znakomicie to robimy. Natomiast jest w Krakowie część organizacji, które trudno nazwać organizacjami pozarządowymi. One powstały i one tam sprawiają kłopot i one też najbardziej narzekają na współpracę z miastem. To są organizacje, które powstały po to, żeby zdobywać środki z miasta. Nie po to, żeby realizować zadania zgodnie z tymi celami statutowymi, ale powstały po to, żeby zdobywać środki, żeby parę osób miało z czego żyć. No i z tymi organizacjami mamy rzeczywiście przy okazji tych trudności finansowych ogromny problem. Bo te organizacje, które naprawdę realizują zadania, one przychodzą z ogromną ucieczą miastu. Widząc właśnie te trudności budżetowe, dodają wartość dodaną w postaci pracy wolontariuszy. Przyjmują część zadań właśnie dlatego, że są organizacjami pozarządowymi w sposób bardziej elastyczny i dzięki temu te zadania nie ucierpiały. Natomiast ta część, która właściwie powstała wyłącznie po to, żeby łowić te pieniądze, jest bardzo niezadowolona, jest bardzo głośna
I taką kuriozalną rzeczą, o której muszę powiedzieć, która myślę, że u Państwa, że ta organizacja się skarżyła. Mianowicie 40 tysięcy złotych na święto organizacji pozarządowych realizowane przez organizację pozarządową, to jest patologiczny przejaw działalności organizacji. I temu my dajemy odpór, przynajmniej ja, z całą świadomością i z całą miłością do organizacji pozarządowych, bo wywodzę się z organizacji pozarządowych. I dlatego i one być może, gdyby się starzą, to robią to z wylą. Także ja tutaj nie miałam zamiaru zabierać głosu, rzeczywiście to jest chyba sprawa, że przez dwa lata powstaje program współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście, które może być przykładem współpracy z tymi organizacjami. Oczywiście nigdy dość, można powiedzieć, na pewno mamy szereg może zaniechań w tym względzie, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby to wyrównywać. Natomiast ten dokument jest taki sobie. Natomiast brak tego dokumentu, no myślę, że też niczego dobrego nie czyni. Dlatego ja bym bardzo prosiła o uchwalenie tego. Natomiast jakby sami Państwo wiedzą, że bardzo mi zależy na tym, żeby ta współpraca z rzetelnymi organizacjami zarządzanymi rozwijała się, żeby jak najwięcej zadań było przekazywanych, bo tego wymaga nowoczesne państwo, tego wymaga nowoczesne miasto i na pewno tak się będzie działo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Małgorzata Jantę, zapraszam Pana Sejdzie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałam prosić o to jedną rzecz, ponieważ mam taką wielkie niebezpieczeństwo, jak prezydent doskonale mówię, to jest właśnie taki paternalizm, to znaczy stwierdzenie, że my tutaj jak jesteśmy u władz, zatem wygląda na tej stronie sali, to wiele lepiej. W związku z tym chciałam się zapytać, jak szeroko jest i tu konsultowany, bo wszyscy powinniśmy też teraz usłyszeć program związany z tematem omawianym, z dokumentem. Czy zdaniem Pani Prezydent wszystkie organizacje brały w tym udział w Radzie Wysokiej? Momencik, Pani Prezydent, tu jeszcze Pan Stanisław Rafał. Bardzo proszę, Pani Prezydent, bo jeszcze drugi. Bardzo proszę. Proszę Pan Stanisław Rafał. Panie Przewodniczący, ja mam wniosek o się prośbę, żeby Pan wydłużył termin. Skoro konsultacji jest mało, a jest mało, a żeby, jeżeli uchwalimy ten program wieloletni, żeby on nie był taki kalendarz całkiem i żebyśmy nie decydowali na następnej sesji, tylko może za miesiąc, a i wydłużyć ten termin, żeby wszystkie komisje, a także no, radni, którzy dziś mają potrzebę konsultacji, bo wiesz, prawda, każdy tam o jakiejś organizacji się ociera. Natomiast zupełnie się zgadzam z Panią Prezydent odnośnie organizacji, które się utrzymują ze środków i są, przepraszam za trywialne powiedzenie, tylko zbieraczami środków, coś tam dadzą, a resztę trzymają. Ale to nie można mówić, że nie wiem, jakaś większa liczba jest tylko takim no właśnie brzydką pasożytem, ale są niestety ludzie, którzy udają, że pomagają, ale są organizacje i chętnie by współpracowały. No właśnie mnie bardzo przekonują możliwości uczelni. No. Jeżeli tu się nie zauważyło szczególnie. Mówię szczególnie, bo Kraków jest szczególnym miastem w tym wymiarze. Dziękuję bardzo. Ja również to powiem, że jest była już propozycja pana Dominika Szkowca o to, aby wydłużyć i ten termin byśmy wydłużyli na 19-22. Jeśli wystarcza państwu, to będzie lepiej. Bardzo proszę, pani Dominik. Mam przekonanie, że to były konsultacje nikłe, ale nie zawinione przez nie, przez komunizm. 12 czerwca budując tę strategię współpracy z organizacjami, dołączył Bielsa. Między innymi uczestniczył
uczestniczyłam w takim spotkaniu prawie przed rokiem, gdzie wszystkie wydziały miały spotkać się z organizacjami pozarządowymi, z którymi współpracują, bo z tymi organizacjami oczywiście informacja o tym była publicznie w wielu miejscach ogłaszana, oraz z tymi organizacjami, które by chciały podjąć współpracę. No i proszę Państwa, to było żenujące, ja chciałam się dołączyć, wobec tego niespodziewane to spotkanie. Spotkanie miało, było żenujące, byli wszyscy przedstawiciele wydziału, wszyscy prawie władze dyrektorów, wicedyrektorów, a organizacji było 6. Wobec tego to też dowodzi takim albo małej wiary w organizacji możliwości współpracy z miastem, bo być może, że już tyle razy zatrudniają się z taką umiejętnością, brakiem gotowości do współpracy, albo rzeczywiście taką niechęcią do współpracy. Z miastem dość obojętnością na tego typu konsultacje, to też dobrze nie świadczy. Te organizacje, które są, można powiedzieć, wzorowymi organizacjami pozarządowymi, które szereg zadań realizują nie tylko z pieniędzy, ale ze środków własnych, a z miastem współpracują bardzo żywo. To są organizacje, z którymi konsultujemy tego typu dokumentalne, nie mają wpływu na życie tych organizacji. Natomiast pobiegło, jest grupa organizacji pozarządowych, która zresztą zasiada w tej krakowskiej Radzie Pożytku Publicznego, które bardzo ściśle współpracują. Można powiedzieć, że jest taki ściśle związany z MOBIS-em, bo przecież mamy MOBIS do tego. Zarządzą organizacje. Czy to są te najlepsze, te najprawdziwsze, to rozstrzygać, ale to są te, które wyznają wolę współpracy, które chcą współpracować i przy pomocy, który powstało ten dokument. Zatem na pytanie pani radnej, czy to było konsultowane, no to właśnie opowiem ten sposób, że formalnie bardzo staramy, natomiast nieformalnie mogę powiedzieć, że ciągle słabo współpracujemy z tymi najlepszymi organizacjami zarządowymi. Ale tutaj należy chyba pomóc. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią Małgorzatę Jan. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałam odpowiedzieć formalnie tutaj Pani Prezydent, że jeszcze przed tym nastaniem Pani Prezydent tutaj jest organizowała spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Ponieważ zaprosiłam do pomocnika do spraw organizacji pozarządowych z Warszawy i chcę Pani Prezydent powiedzieć, że było prawie 100 podmiotów i nie mieściliśmy się w sali. Było olbrzymia ilość, no więc może od strony logistycznej będę urzędowa mogła podpowiedzieć, jak to się robi. Może z tego korzystają, ponieważ wtedy tych organizacji przyszło naprawdę bardzo dużo i wtedy się zresztą zawiązał taki zalążek stowarzyszenia organizacji pozarządowych, który w tej chwili jeszcze przypadnie tej wieczornie, która się nazywa tak Pani. Funkcjonuje. No, czyli wystarczy też chcieć. Nie wiem, z której strony, czy z kim, czy ze strony urzędu. W każdym razie niekiedy zdarza się tak, że organizacje się pojawiają w sposób zdecydowany. Być może coś tutaj jest na rzeczy, że one nie chcą. I szanowni Państwo, chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Jestem absolutnym przeciwnikiem pełnomocników, których też doradców, których pewnymi garściami korzysta Pan Prezydent. Ale ubolewam i wszędzie o tym mówię, że nie ma pełnomocnika do organizacji pozarządowych takiego, na przykład jak jest Warszawa, to znaczy człowieka, który wychodzi się z tamtej strony. I uważam, że społeczeństwo obywatelskie także w Krakowie budowane byłoby na tym, gdyby ktoś kompetentny podjął się i być może doprowadził do tego, że poza 6 organizacjami byłoby na sali konsultacyjnej 100. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 19.10.2020 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek 22.10.2012 roku, godzina 15.